Jesteśmy po meczu z Ostrowią, outsiderem Ligi Okręgowej. To nie znaczy, że przyjechaliśmy tu na łatwy pojedynek, pamiętając porażkę tutaj sprzed 2 lat. Tym bardziej, że Kutno też to wygrało 2-1. Mecz się dla nas rozpoczął no bardzo dobrze, bo w krótkich odstępach czasu straciliśmy 2 bramki. Na do szatni trzecią, zespół myślał poprzednio, bo w następnych 2 minutach kolejne wpadły 5, zespół myślał, że już jest wszystko co powierzchnia, ale miejscowi się podrywali do ataku i nasza niekonsekwencja w kryciu, zlekceważenie przeciwnika spowodowało to, że straciliśmy bramki no, w przeciągu 5 minut, a 5-3, no co zadrżały trochę nogi i w głowach naszych zawodników naszego zespołu. Do końca meczu wypracowaliśmy jeszcze kilka stuprocentowych sytuacji. Artur Garbarz, który dotychczas strzelił 4 bramki, mógł podwyższyć swój stan konta co najmniej do 7. No niestety, w sytuacjach oczywistych zachował się za także tych bramek nie strzelił. Myślę, że no, wynik trochę hokejowy 6-3, ale w hokeju teraz mniej bramek wpada niż na boiskach piłkarskich, ale myślę, że no, trzeba się cieszyć ze zwycięstwa, bo przyjeżdżając to każdy zwycięstwo byłbym zadowolony. Tu może jakiś niedosyt mam zbyt dużej ilości straconych bramek, ale mówię, no, zespół się zdekoncentrował, no i pozwoliliśmy za dużo przeciwnikowi. Jesteśmy przed następnym kolejnym meczem, startem łódzkim, no i myślimy, że jakąś tą drugą pozycję w tabeli utrzymamy do końca sezonu.